Siemanko, witam was bardzo serdecznie w trzecim już e, materiale poświęconym m, tematycznym modom do Garry's Moda. Dzisiaj mamy e, ostatnio mieliśmy w sumie Pokémony, jeszcze wcześniej e, mieliśmy władce Pierścieni, dzisiaj mamy e, Dragon Ball a tak w tematyce powiedzmy e, utrzymanej anime. I w następnym odcinku mogę Wam już zapowiedzieć, że będą Star Warsy. Niestety nie spodziewajcie się, że, że będę wiedział co jest co, dlatego chciałem na początku zabrać się za rzeczy, które będę wiedział e, o co chodzi, będę mógł parę słów e, o tym powiedzieć. Bo w Star, Wars, Star Warsów nigdy nie oglądałem czytałem i co tam, co tam jeszcze mogłoby być, także przygotujcie się z góry. Na to oczywiście Link do kolekcji macie w opisie. I powiem wam, że z tego Dragon, Dragon Bola jest nie za dużo tych modyfikacji, ale i tak postanowiłem zrobić odcinek tak, żeby mieć po prostu odnotowane to na swojej e, liście. Spodziewałem się w sumie, że będzie tego troszeczkę więcej, ale no cóż, będzie szybki po prostu e, materiał. Także zaczynamy od broni. Mamy, e, mamy już wam mówię, już gdzie to jest, Goku. E, mamy rączki ładnie. I możemy po prostu lewym, lewym przyciskiem napierdzielać normalnie i to dosyć są, jak widzicie, potężne strzały, także no tak jak Goku, możemy w drzewo napierdzielać i nawet drzewa możemy rozwalać i możemy latać nawet. Widzicie? Sobie właśnie tak robię, aby prawym to jest po prostu coś na zasadzie Kamehameha, czyli po prostu tego promienia wystrzeliwanego. Oczywiście nie ma tutaj animacji, tylko po prostu jest coś takiego. No, widzicie dosyć. Nie wiem, czy mogę. O! Mogę zniszczyć drzewo, fajnie. A, mogę napierdzielać z tego karabinu. Ok. Ok, to chyba było złe. Dobra, ale właśnie mamy coś takiego tutaj. E, mamy także model. model Goku. Postaram się ją za chwilę zabić w jakiś sposób. Czy mogę się zabić? Dokładnie, mogę się zabić. Także, o! I powinienem mieć model. model Songa. Zobaczymy, czy będę go miał, czy też nie. Ok, tutaj mamy to. No, niestety. Nie za bardzo widzę, właśnie tak ten model wygląda. Troszeczkę twarz jest do, dosyć dziwna i ta szyja taka za długa, ale poza tym jest całkiem całkiem okej. Okay. No, no dobra, dupy nie urywa, ale z braku laku może być. Ok, e, także co my mamy tu jeszcze? E, mamy właśnie NPC-ów, możemy sobie pospałować. Oczywiście każdy z bronią. czałzu z bronią! O ci przypierdzielę. Dobra, przepraszam. Wow. Ej, co ty? Trzeba właśnie z...? Generał Nappa. A czemu... O, widzicie? Gohan. Mały Gohan z bronią. Całkiem, całkiem ładnie się y, prezentuje. Dopracowany dosyć, ale geniusz. Nie jesteśmy potrzebni. Goku. Aha, Saiyan Saga, okej. Okay. Czyli to jest z tego po prostu początku, początku Dragon Ball, Dragon Ball Z. Jesteś mną, a ja jestem tobą. Dobra. Okej, okay. y, Goku Kaioken. O, Kaioken? E, jeżeli jesteś kajoken, to. Aha, miał chyba inne odgłosy, ale zobaczymy. V. Kajoken razy dwa. No nie wiem, czym. Czekajcie, czym oni się różnią? E, ten nie niemalka. <gry> ale poza tym chyba wszystko. Chyba tacy są sami. Nie wiem, mo mogę się mylić. Mamy krylana, mamy napę. Wow, Nappa. Te oczy. Czy to, czy mogą kłamać? Mogą! I ty też! Krillan, ty zawsze ginąłeś! Także zginie raz jeszcze Piccolo! Piccolo z bronią Podskoczę. Noj. Wow, Można! Zarąbiście! Możemy skakać dosyć wysoko. A i dosyć szybko się przemieszczać, tak? Nie. Czekajcie. Jakoś tak dziwnie skaczę, widzicie? Dosyć fajnie zrobię. Piccolo! O, ra, radic. radic! Mamy dwójkę Sajanów już. Znaczy, w sumie trójkę. O, będziemy mieli jeszcze wegetę. Buuu! Dawaj to. Dobra, m, kogo mamy tu jeszcze? No, czemu? Nie ma wegeta, nie ma modelu wegety. Mamy tien Shana, który nie ma ręki. Nie masz ręki. Ha! I spłynąłeś. Dobra, wegeta. O, wegeta jest. Fajnie, tylko szkoda, że są tylko te podstawowe właśnie modele z pierwszej sagi eee, właśnie. O, jak patrzcie jak na mnie patrzy wegetaj Patrzcie, patrzcie. Widzicie? Obserwuje mnie. Jak pa... Vegeta. Vegeta! Wege... Ale przypierdzielę, patrzcie. Nie, nie, nie. Dobra, chciałem podskoczyć i mu tak z góry. Tak? I... Bu! No, super. Tu muszę kucnąć. Bu, 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 Dobra, spokojnie. Ee, Vegeta i jam... Jamsza, jamcza... I tak zginiesz. Dobra. Także widzicie, mamy dosyć em, tego dużo tych modeli. Passawowe, ale są spoko. E, mamy Sajanów, mamy... Kolejnego rodzica sobie przyzwę tamtego. Tamten chyba miał e, troszeczkę jaśniejszą zbroję. A. Uspokójcie i ty też się uspokój. Ok, dziękuję bardzo. E, co my tu jeszcze mamy? W pojazdach nic nie mamy. Efekty tak samo nas nie interesują. I mamy jeszcze. E, wow! Czemu mamy Vegeta Sajana e, Tolgan? Nie, 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 o właśnie. O, dokładnie. Możemy sobie popodziwiać właśnie Songa. A ten jest zrobiony no lepiej niż na pewno nasz model postaci. Zresztą za chwilę, za chwilę będę mógł wam pokazać. Aha, widzicie? Tu jest taki Sajan, ale no nie ma pokolorowanych włosów. Ale widzimy, że... O, Vegeta, Vegeta jest już zrobiony w Sajana. Ym... I możemy porównać z modelem właśnie y, Songa. Pyk. Ha. Na pewno ten jest bardziej dopracowany. Tak mi się wydaje. Takie lepsze tekstury ma. No ale no wykonanie jest do dupy trochę. Bardzo nawet trochę. E, co my tu mamy jeszcze? Mm, o, tu mamy... Kolejnego songa, przepraszam bardzo. No to są, to są ci sami w sumie wszyscy. Okej. Okay. Co tu jeszcze mamy takiego, czego wam nie pokazywałem? Co to jest? Aha, pięści po prostu.

Oj, 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 oj ch chyba mi nie wyszło. Ale naprawdę faje, fajna rzecz z tymi, e, z tymi pięściami i że można. Pyk. No, jakoś tak, latać, powiedzmy. No, podskoczyć, o widzicie? Wow! Wow! A, je jeżeli spację trzymam, to ja latam. Czekajcie, aż ja zobaczę. Pyk. No, chyba nie. Tak, latam. Dokładnie, spacją się lata. No, chociaż to jest dosyć dziwne, lata, nie powiem wam. Okej, okay, okej, okay, easy. O, widzicie? Najpierw muszę się zatrzymać, a dopiero teraz mogę latać sobie. No i widzicie, właśnie, zapomniałem wam powiedzieć, że oczywiście to jest mapa Namek. E, mamy jeszcze mapę... Em, z, gier, e, z gier komórczaka tą właśnie, tą arenkę, gdzie, gdzie Gohan osiągnął SSJ-2, wiecie o co chodzi. Także mamy jeszcze tą mapkę. I co? Całą kolekcję oczywiście znajdziecie, e, znajdziecie w opisie. Zachęcam Was do pisania e, komentarzy, m, jakie, jakie tematyczne modyfikacje chcielibyście zobaczyć następnym razem. I e, żegnam się z Wami. Trzymajcie się. Cześć!